Pan był nagrywany na przestrzeni ponad roku. Bo jak mówi były działacz Platformy Obywatelskiej z Tczewa, Neumann działał wbrew statutowi partii i demokratycznym zasadom. Wywierał presję na tczewskich działaczach Platformy Obywatelskiej i zmuszał tczewskich działaczy Platformy Obywatelskiej do wyboru Adama Korola na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Tczewie. Ta presja miała wyglądać tak. Kartą przetargową była obietnica stanowisk w powyborczej układance. To nieopublikowany jeszcze fragment taśm Neumanna. I będziemy wskazać wiceprezydenta, a nie tego, co Mirek sobie chce. I o to chodzi, o to chodzi, że będziemy mieli kurwanych powieci i my będziemy w grze i możemy ustawić powiat. O to chodzi. Nie o to dzisiaj, kto gdzie dzisiaj będzie. Bo nie jest planem Adama siedzieć w Tczewie do końca życia. Mam w dupie to. Mówię ci całkiem szczerze. Tylko wygraj wybory i zostań szefem Platformy wtedy po Adamie. Wtedy, bo on się wycofa. Ja nie mam żadnych ambicji w Tczewie. Naprawdę, ja jestem gdańszczaninem i jeżeli mam jakieś ambicje, to ewentualnie z Gdańska. Bo ja wiem, że Tczew nie zasłużył na Korola, bo Korol się wstrzewa. Ja to wiem. Z rozmowy wynika, że kandydatura Adama Korola, ministra sportu i turystyki w rządzie PO-PSL, miała być tylko wyborczą sztuczką, wabikiem na wyborców. Korol przekonywał, że jego kandydatura na szefa lokalnych struktur daje szansę na wygranie wyborów, a to będzie wiązało się z dużą liczbą stanowisk do obsadzenia. To musisz to zrozumieć. Jak wygramy wybory samorządowe, to będzie dużo do dzielenia. No. I to wszystko. Gdzieś tam na końcu chodzi, żeby ktoś został dyrektorem. Nie oszukujmy. Bo tu chodzi o to, żeby mieć wpływ na miasto. Politycy Platformy Obywatelskiej nie ukrywali, że kompetencje kandydatów nie mają dla nich żadnego znaczenia. Liczy się tylko ich przynależność partyjna. Sławomir Neumann nawet powiedział, że on to ma w dupie kompletnie. Czy ten ktoś jest fachowcem w jakiejś sprawie, czy w innej, czy w ogóle nie jest fachowcem. Platforma skazuje tego człowieka. I nie ma dyskusji o tym, czy on jest dobry, czy nie, tak jak dzisiaj. Czy się nadaje, czy nie, czy może iść do takiej spółki, czy nie. W dupie to mamy. W dupie mam kto. Wymyślcie kogoś, kurwa, to będzie. Nie ma... Znaczy, w dupie może być Kowalski Jan. Tylko chodzi o to, że Platforma jest silna i mówi, Kowalski Jan będzie. I chuj mnie obchodzi, Mirek, co ty masz do niego? Czy uważasz, że on jest ekspertem, czy nie? Z rozmowy wynika, że politycy Platformy Obywatelskiej traktują politykę jako grę interesów. Neumann tłumaczył swoim mniej doświadczonym kolegom, że wystawienie własnego kandydata w wyborach, nawet bez szans na wygraną, daje okazję do politycznego handlu. Ja uważam, że na końcu wygra po włoskich sondażach i trzeba będzie go poprzeć. Co nie oznacza, że tak jak w Gdyni kombinujemy, żeby wystawić kandydata, nawet w przedbiegach, żeby na końcu on się wycofał, żeby było czym handlować, tego nie wyglądał też w Tczewie. Tak jak w Słupsku. Przedmiotem handlu mogą być na przykład stanowiska wiceprezydentów czy miejsca w radach nadzorczych miejskich spółek. Bo ja mam z Pogłodzkim różne rzeczy, załatwiamy Związek Miast Polskich, różne rzeczy załatwiamy. Niekoniecznie związane z Tczewem. Z Tczewem najmniej, bo nie mam z nim co załatwiać dzisiaj. Mamy dwa miejsca do rady nadzorczej, które są okurzone po kucharku i można je wziąć. Tylko bo to nie jest jeszcze załatwione, nie? Nie jest. Masz ten? Masz nazwiska? Masz papiery? No, tu siedzi kandydat do rady nadzorczej. Kto siedzi? No Piotr, a co to muszą być osoby z Tczewa? Z Gdańska dajmy naszych ludzi do rad nadzorczych. Wypieprzyć ludzi kucharka. Bo tutaj my nie mamy ewidentnie ludzi po prostu z tym egzaminem zdanym. No i tyle w temacie. Dominik Cierpioł, Wiadomości.